Lżejszy. Nie, nie. Idzie tego pierwszego. Właśnie te wszystkie dzieje polskiego narodu, który jeszcze tam tradycji przeżywał, a my dzisiaj szeroko otwieramy. Cześć, witajcie. Tutaj Andrzej i Daria jest ze mną. Co, dojechaliśmy właśnie do Warszawy. Jak się nie trwają niedokończone msze Kresowian. Czas modlitwy na Rebel 24 na pewno też już leci. Leci już na Rebel 24, proszę pani? Rebel 24 TV, ale prawdopodobnie Rebel 24 też. Okej. Okay. Także wchodźcie na Rebel 24 TV i na Rebel 24. Także już wam pokazujemy i zaczynamy relację. I po latach wymuszonego milczenia prawdy o polskim losie na Wołyniu dziś pochylamy się. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Na mirze to jest kręcisz? Moja siostrzenica. Cześć Patrycja, miło mi. Na mirze kręcisz? Nie, na... Aha. Na Andrzej nacjonalista, a Jowita na Rebela. Aha. No, także... Dobra. No. Super. Teraz się nie zaczęły te muszę... O, pół godziny już trwa. Tak. I teraz dojechali właśnie. Że super. No to fajne. Ja nie wiem, kurczę. Powiem ci, że bardzo mało ludzi jest. No, może o 17 może będzie więcej, no. Daj Pani Boże. No. Podejdę, bo to jest wiesz co, nie wiem, czy zobaczę jak się tam... A może w środku jest dużo ludzi? Trochę jest, tak? Musicie mieć tak... Kręcisz? Kręcę, no. No, wejdźcie do środka i sobie zobaczcie. Dobra, no pewnie, dzięki. Chodź jeszcze tu na ten świat. Konrad, cześć. Że trwają msze Kresowian. Znaczenie symbolu. Tego rozdziału w polskim martyrologium nie można i nie powinno się zapomnieć. Bracia i siostry, stan tych bowiem prawie 100 tysięcy ofiar. I mimo tej wielkiej tragedii na Wołyniu jawi się mimo wszystko to wezwanie do przebaczenia. Mówimy pacierzu, odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszych winowajców. Nie może być wątpliwości, że jako dzieci chrześcijańskiego narodu polskiego przebaczamy, ale nie zapominamy. Wiemy przecież dobrze, że zła nie usuwa się narzędziami mściciela, tylko miłością. Cześć, witaj, czołem. Naszą dłoń w gestii pojednania do tamtych ludzi na wschodzie. To my dzisiaj, nie pamiętając tych zbrodni, w jakiś sposób wyciągamy rękę i przebaczenie, które w jakiś sposób wypływa z naszych serc. Jest tym przebaczeniem w imię miłości chrześcijańskiej. Wołyń przypomina nam o ofierze poniesionej dla naszej ojczyzny. Zginęli za to, że byli Polakami. Jako spadkobiercy naszych pomordowanych braci i sióstr musimy pamiętać o obowiązku budowania tej cywilizacji miłości w duchu Ewangelii Chrystusowej. I nasze dzisiejsze tu modlitewne
wspomnienie polskich patriotów, męczenników mówi nam: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Bracia i siostry, jak więc na tle właśnie tych sytuacji mamy dziś się zachować? Mamy zachować się jak chrześcijanie, chociaż musimy mieć oczy otwarte i nie zawsze rozumiemy ludzi z tamtej strony. Nie tak dawno była Sada Dosiła, jak ambasador Ukrainy w Niemczech, właśnie jakże właściwie ocenia tę sytuację boleńską. Bracia i siostry, osobiście na Woryniu, jak mówię, bywam. Nie chcesz? I modlę się za tamtych komodowanych. I staję na tych cmentarzach, gdzie oni spoczywają. I proszę Boga, by nigdy więcej nie było wojny. Pragniemy żyć w braterskiej miłości i pokoju. Ale musimy pamiętać, że miłość, aby była autentyczna, musi opierać się na prawdzie. Aby przebaczenie nie było farsą, musi być wypełniony podstawowy chrześcijański warunek. Przede wszystkim żal i warunek wynagrodzenia za popełnione grzechy. Bracia i siostry, tej odchwanie pewnego zła. Można było spotkać też dobrych ludzi. Ale wodę czy bijemy ten? Bracia i siostry, dziś wołajmy do Boga o jedność. Wołajmy do Boga o jedność naszych narodów. Myślę, że kończę pierwszą część transmisji. No i co? My spotkamy się, jak się zaczną wydarzenia, czyli po mszy świętej. No to czołem.